dobra pokazywać mi, jak szlachtujecie to mięsiwo, te warzywa, te ziemniaki, to przeżyto, to mieszankę z błaża. Ojeju, czarusiu mój kochany, przyszedłeś, ale co ty tu szukasz? Tak, przyszedłeś do taty twojego. Ja jestem twoim przybranym tatusiem, prawdziwym jest Jaruś, wiesz? Zobacz, to są nożyczki. Tutaj się chwyto za te żółte i tak się robi i się odcina kołduny. Tej, żyjesz ty? Jaruś. Ty chyba myślisz, że będziesz zjedzony, co? Patrzcie, jakie on miał dredy. Zobacz to. To wygląda normalnie jak szczur. Dzień dobry. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Pusia, o co ci chodzi? Patrz, ona chce się bawić. O ty pieszczoto mała. No. Powiedz lepiej, że Maciuś na jajach siedzi, nie? Patrzcie go. Zobacz. Maciuś, zostałeś tatą, czy o co ci chodzi? Idź no mi stąd. Czekaj. No złaś. Dalej! Patrz, on nie wie, co się dzieje. Ciepło ci tu, nie? Idź, nie bryncz. Patrzcie. Narodziło się życie w naszym koziołkowie. Tutaj jeszcze czekamy na gęsi. No, kilka już się pisklaków wykluło. Po prawej stronie tutaj w wrzątku mam ustawione jajka, przez których skorupki już przebijają się maluchy. I tutaj jeden taki mały kolega wyszedł, a resztę mam w pokoju obok. Gęsiom potrzeba tydzień dłużej, także no, czekamy na nie. Tutaj macie te, które się wykluły dzisiaj w nocy. Dostały jajeczko i płatki owsiane, wodę. No i powiem wam, że zaczynają już dziobać, skokać, kurde no. Także zaczynamy lęgi 2023. No gryzonie, znajdziecie coś dla siebie? Dzisiaj te wiadra takie są, kurde, no nie za bogate, bo do połowy tylko napełnione. No ale co, przecież to też jest jedzenie. Także w te pyndy zmierzam tutaj. Do tego korytka wyrzucamy, wszystko oproszymy mieszanką zbóż. Patrz, tutaj kurde, dużo jest takich obierek od warzyw. Jakbym wiedział, to bym kozom to dał, ale to było pod spodem, także kto to wiedział? Tutaj jakieś kurde co, surówki, szyneczki, płatki owsiane, gotowane warzywa. Lekko mi to przymarzło. Kurde, czekaj, bo widzisz, co się robi. Co to w ogóle jest? Jakieś mięso gotowane? Dobra, koczkodany to wyśmienicie przerobią. Słuchaj, ta, dobra, pieski się kręcą pod nogami. Odkręcę tą beczkę. Dobra, zmarzlina jedna wielka, powiem wam. 10 stopni na minusie było w nocy, teraz jest koło 6. No ale nie przeszkadza to, żeby zaproponować tym dziobakom pyszną wyżerkę. Każdy coś dla siebie znajdzie. Nie ma tu dzisiaj nie wiadomo ile tego żarcia, ale widzicie, wczoraj, żem dał trochę więcej, to nie wszystko zeżarły. Wieczorem po ciemku, jak gęsi gnałem, to jeszcze gęsi tu zakręciły i tu wyżerały resztki. Dobra, ziarenkami smaku. Zostało to wszystko elegancko oproszone. Cyk, cyk. No i co? Pieski, patrz, nawet surówkę wyżerają. No widocznie one też mają potrzebę urozmaicenia sobie tej diety. Bo jest mięso, są szynki, a one jedzą surówkę. No i bardzo fajnie, słuchajcie. W psiej karmie też przecież pusia są warzywa, nie? Liżesz gnotka? Co? To lizaj. Jednego ci tu może zostawię na uboczu, żeby te gekony dziobate nie zeżarły ich razem z tobą, co? Bo tylko skórka by z ciebie została. Dywanik byśmy zrobili, a ładne masz te futerko.
Czekajcie, no i te kości jeszcze tutaj damy na górę, ale widzę, że z tego wiadra jeszcze coś tam się pod spodem wyłania. Jakieś surówki jeszcze, kurde, no to... Cóż by tu uczynić, no. Spróbuję im to jeszcze tutaj wysypać. Ale ciężko, kiepsko to widzę, bo miejsca, kurde, chyba już nie ma, co? Tu jeszcze jakaś babka ziemniaczana. Czekaj, to tą babkę damy tu. Ej, dobra. Trochę bajzle się zrobił, ale... Przerobią te pierzaste stwory to. Co wyście tak tej surówki się uczepiły? Myszka, bo ty jesteś chyba pies, a nie świnka morska, co? Jasny gwint. Pusia, a ty co będziesz wyżerać? Dalej, bo zaraz wypuszczam te smoki i będziesz w szoku, co tu się dzieje. Patrz, ta muszka, ona cała chodzi. Ona jest normalnie jak taki rosomak. No, ja już widzę, jak ty będziesz lisa gnać, kurde, tam przy tej wolierze. Budkę wam postawimy i tam będziecie pilnować. Nie ma tu za dużo lisów, chociaż niekiedy widziałem, kurde, tego czorta. Także liczę na was, pieski, liczę na was. Myszka. No i no, kurde, dorośli. Niech się cieplej zrobi. A nie, że wy tymi dupkami tak trzęsiecie. Ty masz ogonek jak zajączek. No i dobra, nie ma na co czekać. Biorę się za wypuszczanie tych koczkodanów dziobatych. Dzisiaj prawdopodobnie paczkomatem przyjdzie mikrofon za wsparcie od Marii Chudziak. Dobrze, ja to czytam z tej tablicy, żebym ja nie przekręcił nazwiska. Maria Chudziak, tak. Wsparła nas fajną kwotą, także kupimy mikrofon dla gospodarza, bo ostatnio ten dźwięk coś kiepski, wiatry, szumy. Muszę mieć jednak mikrofon krawatowy podpięty do tego GoPro. I tutaj na szelkę przyczepiony i tu gadam. Bo tutaj ta mała dziurka taka w tej kamerce, to ona jest podatna na szumy i szmery. Więcej was matka nie miała? Kurde, Jola, mamusiam zostałaś. Co prawda pomogłem trochę w tym procesie, bo już musiał te jaja za ciebie obkręcać, wody dolewać, wilgoć pilnować. Indyki się boją. No ale dobra, nowe pokolenie. Pierzastych przyjaciół rodzi się. Patrz, jeszcze się kurna zacina ta skrętarka. Zimna albo się kończy. No, zapraszam, wyzywaczki. Let's go! Ojeju, no skoczek przyszedł, zajączek skacze. Kurde, by chciał temu człowiekowi na głowę wskoczyć. Ja pierniczę, ani ja tu nie mogę wariata poudawać. Chwilę, patrz, z jednej strony myszka, z drugiej muszka. Ja pierniczę, czy na odwrót. To jest myszka, a to jest muszka. Kurde. Dobra, pokazywać mi, jak szlachtujecie to mięsiwo, te warzywa, te ziemniaki, to przężyto, to mieszankę z błaża. A, patrz, ta ogonska Gosia się wyłoniła gdzieś, kurde, spod ziemi. Ej, skaczecie na mnie, drapiecie mnie. To już jest trochę uciążliwe. Ile wy się chcecie cieszyć, że tu jesteście z tym człowiekiem? No starczy już tej radości, patrz, co robią. No, panie Indorze, pan pokazuje, co pan może, jakie pan ma możliwości jedzeniowo. Gastronomiczno-kulinarne. Ej, naprawdę już, ej. Wszystko fajnie, pięknie, że te pieski są takie szczęśliwe, nie? Ale gryziesz mnie, drapiesz mnie. Będzie za chwilę tresura zastosowana. Nie wolno, siad, waruj i kurna... Koniec. A nie dzień dziecka codziennie. Już jestem cały podrapany, aż mnie ręka szczypie. Dasz mi pokazać tutaj to pierzaste towarzystwo, czy nie? Zobacz, jak oni wyglądają. Jak oni wyżerają. Powinien być taki program, jak oni wyżerają. Cóż my byśmy dzisiaj, drodzy państwo, uczynili? Muszę się jeszcze zastanowić, czy będziemy działać z kurnikiem,
czy będziemy działać z Jarusiem. Otworzymy salon fryzjerski i tego czorta, tego śmierdziela, te śmierdzące dredy jego, to byśmy może Gąska Gosia w końcu zlikwidowali, nie? Bo on tak śmierdzi. Kurde, że normalnie wstyd. Będę musiał znaleźć jakieś rękawice smrodoodporne, bo ja się później nie domyję. Ja cię nie mogę. Tu w skórniku też by się przydało przewietrzyć, okna pootwierać. Po tej całej nocy, że się tu nadmuchały, nachuchały. Gęś tam widzę się kręci, jaja może chce składać. No bajoro, wam dzisiaj zamarzło. Ten wasz błotny raj dzisiaj jest nieczynny. Słoneczko ładnie przygrzewa. Przygrzewa, no bardziej przyświeca jak przygrzewa. Bo zimno jest 6 stopni. Ja cię nie mogę. Dobra, słuchajcie, idę do tych koźlaków zobaczyć, jak one funkcjonują. W międzyczasie pomyślę, co ja będę dzisiaj robił. Idę najpierw dać im siana i wody. Aha, jeszcze ptakom trzeba wody dać, przecież tu wszystko zamarzło. Tutaj muszę teraz codziennie, jak są takie mrozy, to z domu wodę przynosić. Tutaj jest dla koźlaków, też im D3 zrobiłem. A tutaj dla ptasiorów. Dobra, to bierzemy najpierw... Ej, patrz. Przymarzło już trochę. Bierzemy najpierw dla tych ptaszników. Idź, muszka, bo cię rozdepnę, a tego byśmy obydwoje nie chcieli. Dobra, gdzie wam to dać? Jedno tutaj, drugie tutaj, dla tych maluchów. No. Idę jeszcze po wodę dla kóz. O, pieski też się napiją, witaminy D3, no myślę, że im to nie zaszkodzi, przecież to jest słońce w płynie. Dobra, i jeszcze jedno takie poidełko. Może tutaj byśmy wam dali, a z tym wiadrem, drodzy państwo, idziemy do koźlaków. Opuszczamy to ptasie terytorium, ale pieskom się chciało pić po całej nocy. Ja im na noc wody nie daję, bo jest tak chata oblana, jak ja rano schodzę z góry na dół, a one w kuchni pod grzejniczkiem mają legowisko, to tam jest taki Sajgon, drodzy państwo, że koniec świata. I teraz im się chce pić. Dobra, lecimy, bo koźlaki pewnie też spragnione. Mam nadzieję, że tam nikt nie zamarzł. Let's go. No dzień dobry. Dzień dobry, kozia rodzina. Chodźcie, patrzcie, jaką macie jedną wielką zmarzlinę tutaj. Zamiast trawy to normalnie szron. Chodźcie, chodźcie. Patrz, jak one lecą za mną. Ja cię nie mogę. Ho, ho, ho. Słuchajcie, tu macie wodę. To was nie zaskoczy. Ja od razu olały to wiadro. One myślały, że idą smaczki, że idą jakieś warzywa. Słuchajcie, też jest w planach, ktoś fajnie podpowiedział, ja się zastanawiałem, gdzie zrobić korytko. W razie jakby były jakieś takie mokre smaczki dla kóz, nie? Żeby one nie musiały z jednego wiadra jeść. Ojej, czarusiu mój kochany, przyszedłeś, ale co ty tu szukasz? To w tych okolicach nie powinno cię być, wiesz? Ja myślałem, żeby może tutaj zrobić takie korytko, umocować jakoś do tej ściany, ale ktoś mi fajnie podpowiedział, że można zrobić korytko pod paśnikiem. Przy okazji też siano, które by spadało, no to po prostu spadałoby do korytka, a nie na tą posadzkę tutaj. Także dzięki za podpowiedź, nie pamiętam, kto to był. Także no, będziemy coś myśleć. Kto mnie tu podrywa cały czas? Ten koziołek. Ej, o co ci chodzi? Różki masz coraz większe, czarusiu. Ojej. Taki jesteś grzeczny. Tak przyszedłeś do taty twojego. Ja jestem twoim przybranym tatusiem. Prawdziwym jest Jaruś, wiesz? A ja jestem przybrany. Ja tylko twój poród odbierałem i wszystko inne. Dobra, idźcie mi stąd. Ja wiem, że wyście wszyscy na to tylko czekały. Czekaj, powoli. Pomału, zobacz. Wszyscy wściekli. Wszyscy wściekli normalnie. Dobra, zajadać. Wyżerać, nie wydziwiać, nie wymyślać. Dzisiaj bokami wam tutaj nic nie będzie wylatywać. Gocha, bokami dzisiaj nie wyźresz, bo masz blokadę zrobioną. Widziałaś? Ktoś mówił też, żeby ten paśnik przyfastrygować, jakoś przymocować. Kurczę, no on się tak lekko rylo. Mi się wydaje, że nic mu się nie stanie. Jaruś już nieraz w niego walił. I on jako tako stał, ale może na jakichś drucikach gdzieś go tutaj chwycę i do płotu.
jakoś go przymocujemy do słupka, na kołek rozporowy, jakiś haczyk, drucik, cyk, że jakby stamtąd wiało z zachodu, bo u nas zawsze z zachodu wieje. Chociaż no tutaj zasłania płot, sąsiad też ma wiarę wysoki budynek i drzewa pomiędzy nami są. No ale dobra, chyba tak zrobię, zabezpieczę w razie czego. Jak miałbym to z powrotem teraz wkopywać i to rozmontowywać, nie? To by mnie chyba szlak trafił, także no, może i racja, lepiej dmuchać na zimne. Lekko on się buja, ale on się bardziej tak trzęsie sam w sobie. No ale dobra, no. Patrzcie, jak czaruś ten samodzielny mały koziołek wyjada siano. On jest chyba najbardziej ambitny tutaj przy tym wyżeraniu. Zobacz, na stojąco pochłania te źdźbełka wysuszone. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, zostawiam was chwilę. Patrz, zaraz pusia do wiadra wpadnie. Justysia, nie zaczepię jej, bo zobaczysz, wpadnie do wiadra. Będzie cała mokra i zmarznie, bo jest mróz. Słuchajcie, ja zostawiam was chwilę z kozami. 3 minuty dla osób lubiące ciszę i spokój. Zobaczcie w spokoju, jak kozy wyżerają, a ja tymczasem biorę piłkę do drewna i idę im naciąć troszeczkę iglastych gałązek. Tylko teraz, gdzie jest piłka? Dobra, słuchajcie, byłem w towarzystwie muszki. Ona jest fajna, taka towarzyszka. Ciągnę taki kawałek, nie za duża ta gałąź, ale myślę, że każda koza, a jest ich 11, no to coś tam sobie poskubię. Także dzienna dawka witaminy C będzie na pewno dla każdego zaspokojona. Patrz, wszyscy nagle zrezygnowali z siana. No, no, no. Fajnie, fajnie. Ale Jaruś, będziesz miał świeży oddech, ale nie myśl, że cię ominie wizyta u fryzjera. To, że z buzi ci ładnie będzie pachnieć, to nie znaczy, że spod tego brzucha twojego nie capi. Bo tu się cap, capisz jak taki cap normalnie. No i Marysia ładnie skubie. Myśli, że jej noga odrośnie chyba. Dzieciaki od Matyldy. Gocha. Jej synuś, patrz, nawet Czaruś się zdecydował. Ja cię nie mogę. Wczoraj wam mówiłem, że Gocha ma chyba cyce zasuszone, ale widziałem, że wcześniej tam cyckał, także jeszcze mu tam trochę tego mleczka daje. Widocznie on ma większe zapotrzebowania i pije więcej tego mleka. No ale coś mało jej się zbiera. Ja też jej nie doję, nie? Dlatego nie nachodzi jej tego mleka. Widocznie nachodzi tylko tyle, co dla małego. Jej organizm sam chyba najlepiej wie, ile tego mleka produkować. Ale w ogóle ten Czaruś już jest taki samodzielny. Patrzcie, miesięczny koziołek. Sianko skubie. Igły choinkowe wciąga. Kurde, ty chyba będziesz wyższejszy niż ten twój łejciec. A on też jest kawał cwaniaka, ci powiem. Słuchajcie, zostało mi jeszcze trochę materiału. Ogólnie będę musiał dokupić, myślę, jeszcze trochę desek. Chodzi mi o ten kurnik teraz, nie? Na budowę kurnika. Będę potrzebował jeszcze trochę materiału dokupić. Ale z tego, co mam, to chyba spróbuję, drodzy państwo, coś tam sklepać. Zobaczymy, ile mi się uda. Jak mi się skończy ten materiał i już nie będę miał co robić, to obetniemy tego Jarusia. To znaczy, tak czy siak,
go dzisiaj obetniemy, bo dzisiaj jest odcinek wizyta u fryzjera. Ale w międzyczasie chciałbym jeszcze trochę roboty tam wykonać, takiej mojej budowlanej. A do tego czorta, do tego brudasa, patrzcie jakie on ma dredy. Rastafarianin. Tylko szkoda, że to tak śmierdzi wszystko, nie? Niby się mówi, Jaruś, że dredy śmierdzą. Nie wiem, zależy jak kto o nie dba, nie? Na pewno, ale ty nie dbasz i jeszcze sikosz na nie, to dopiero śmierdzą. Dobra, koleżko, rogaty wyżeraj, tylko żebyś się nie przytkął. Dobra, słuchajcie, zaczynamy pracę nad kurnikiem, ale zanim zaczniemy, chciałem wam jeszcze pokazać i powiedzieć, że ja będę robił ten kurniczek z takich materiałów wtórnych, które gdzieś tam udało mi się pozyskać po kosztach, na promocji albo nawet na wystawce takiej. Wystawiamy graty z chaty, ktoś miał kiedyś płoty jakieś powystawiane, takie przęsła płotowe. To ja żebym to wziął, rozebrał i mam z tego takie belki. Wygląda to jak wygląda, ale to jest solidne drewno, nie zeżarte przez korniki. Słuchajcie, szkielet może być z takich materiałów. A wykończenie zrobimy jak najbardziej z nowych desek. To znaczy z nowych. Takie też udało mi się na promocji kupić. No myślę, że wyglądają jak nowe, można by powiedzieć. Tym obijaliśmy wczoraj wolierę. Także ino w te pyndy, biorę się za robotę. Robimy z tego timelapsa, podkładamy muzyczkę i lecimy. Let's go! Dobra, moi drodzy, słuchajcie, na ten moment wygląda to tak. Fajnie w sumie, przez niedługi czas udało się zbudować szkielet jakby tego kurniczka. Jakieś wstępne trzy belki dachowe, to i tamto. Tutaj będzie podłoga, cyk. Nawet idzie to sobie wyobrazić mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Już jakiś zarys się nam tutaj ujawnił. Za kilka dni mrozy mają odpuścić, to zalejemy jeszcze te dziury, nie ma co się spieszyć, bo to wszystko naprawdę stoi stabilnie. Tak jak wam mówiłem, wykorzystałem takie materiały wtórne, gdzieś zdobyte, gdzieś przekombinowane, gdzieś nawet ze śmietnika wzięte. Także fajnie, nic się nie zmarnowało. Tutaj mam tak zaparte, bo będę musiał jeszcze te dachowe łaty jakoś złączyć. Tak jedną wielką, długą belką złączyć, bo one mi się tak zasysają lekko ku sobie, do środka. Patrz, ruda czmycha przyszła. Trzy koty na jednym nagraniu. Maciuś, ty będziesz z nią miał chyba takie małe, jak ta pusia nasza, nie? Free kolorki. Patrz, uciekła. Widziałeś ty, łajzo mała, jaki kurnik zrobiłem? Fajnie to się prezentuje, słuchajcie, na dzisiaj kończę tą robotę, bo Jaruś idzie pod nożyce. Gdzie ja mam te nożyce? Czekajcie. Tu mam te nożyce, żem ich szukał chyba, kurde. 5 minut teraz przyszedłem tu z nożycami i zapomniałem, gdzie dałem. Słuchajcie, kończymy historię tego kurnika i tej woliery i bierzemy tego czorta pod nóż. Jaruś, szykuj dupę. Zobacz, to są nożyczki. Tutaj się chwyta za te żółte i tak się robi i się odcina kołduny z koziego brzucha.
Jani mi nie rycz, że nie, bo już jesteś w takim stanie. Pa, Gośka patrzy. Ej, Gocha. Idź, idź lepiej, bo jeszcze ty się załapiesz. Biorę cię, Jarusiu, teraz na sznurek. Przywiążemy cię. Tylko do czego? Do paśnika? Żebyś czasami go nie wyrwał z korzeniami. No ale dobra, chyba właśnie do paśnika go przywiążę. Także idę po linkę. Jaruś chyba nie chce. Ojeju. Dobra, słuchajcie, biorę linkę i lecimy z tą fryzjerską usługą. Let's go! Tej, żyjesz ty? Jaruś. Ty chyba myślisz, że będziesz zjedzony, co? O Jezus Mario. Oczka masz przymrużone. Co ty, pożegnałeś się z życiem? Pogodziłeś się z losem? Że to już koniec, tak? A ja tymczasem, chłopcze kochany, cię tak odpicowałem, że żeś nigdy chyba taki czysty nie był. Chwilami się bałeś, że ci małego odetnę, nie? Ale widzisz, został, jest na miejscu. Kopytka ci trochę tutaj przyciąłem, akurat fajne nożyczki mam. To przy okazji te czubki takie trochę ci ściąłem, bo lekko ci się już tam to tak zawijało, nie? Zobacz, tutaj też masz ładnie kopytka. Jeszcze ci przeczyszczę może trochę od tej kupy, ale ty i tak tutaj po kupach chodzisz, to zaraz będziesz miał wszystko to samo. W dobrym stanie masz te raciczki, także wszystko będzie okej. Drodzy Państwo, cała miska kudłów. Ja średnio bym to chciał dotykać, ale patrzcie, jakie on miał dredy. Zobacz to. To wygląda normalnie jak szczur. Jaruś. Teraz masz na krótko przystrzyżone, także raczej ci się dredy za szybko nie zrobią. Wypuszczamy cię, tak, z tej niewoli i lataj, grzeczny bądź. Jutro będziemy... Dobrze, już. Jutro będziemy może Gosi kopytka przycinać, ale ją to chyba będzie trzeba związać pięcioma linami. No wstawaj, wstawaj! Ciężko ci wstać, czekaj, tu masz linkę, o. Dobra, pokaż jak wyglądasz. Zobacz jaki Jaruś. Ej, tam masz jeszcze dreda jednego, kurde, dawaj go. Jaruś, czekaj, bo tu jeszcze jeden został, patrz. Z tej strony. Daj no tutaj głowę między nogi, tylko żebyś mi... Żebyś mnie męskości nie pozbył. Czekaj, 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 czekaj. Nie bój się. O. Już, już. Patrz no, kurde. On nie chce, no. Co mu zrobisz? Dawaj no to. Kto to widział takie, kurde, dredy śmierdzące targać? Brodę ci zostawimy, nie? A tutaj... Te kudły wszystkie, ja ci lekko wystopniuję, żebyś jako tako wyglądał, a nie przystrzyżony, kurde, jak od garnka. No. Czekaj, 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 już. Już będziesz lotał. Już będziesz lotał i faflotał. Dobra, brodę musisz mieć, bo będziesz wyglądał, kurde, jak sarna. Okej, okay. Pokaż no się tu, jak wyglądasz, jak ty się prezentujesz. Nie jest źle, brodę masz, tutaj na podgardlu też masz te włosy takie dostojne, jak lew grzywe. No i dobra, z tyłu tutaj masz te takie, o. Ładnie wyglądasz, dobrze jest, tylko mi zachowuj higienę, grzeczny bądź. Słuchajcie, a to wiadro kudłów, idę gdzieś naokoło podwórka porozrzucać za płot, tam gdzieś, tam i naokoło. Bo ja słyszałem, ale muszę się jeszcze upewnić. Ja słyszałem, że po prostu taki smród odstrasza lisa. Ale zdania są podzielone. Niektórzy mówili, że właśnie takie kudły czy sierść psia odstrasza, ale że kozia niby też, że kozła, nie? Bo to jest niesamowity smród dla lisa. On ma wyczulony węch i mówi, kurde, jak tutaj tak śmierdzi, to ja ani tam nie idę. Takie chodzą pogłoski. Chodź, chodź, no tu wypuszczę cię, ty kozia głowo. Poczekaj, o. O, o, jesteś wolny. Taboret biorę, bo żeśmy na nim Gosię doili. A ty lataj, tam się podrap. No.
Jaruś, także zostałeś oficjalnie odpicowany, kolego. Odpicowany. Pilnuj mi się. Pa jak teraz łazi. Jak panicz. Poznajecie wy tego Jarusia, Ferajna? No, teraz może startować. Bo tak to mi się wydaje, że ty żeś im był za brzydki i za śmierdzący. Justyśka, podoba ci się ten ojciec twój przyszywany? Dobra. A ciekawe, jakbyś wyglądał, jakby cię w ogóle na łyso ogolić. O kurde, dobra, ja idę, bo siedzę tu, nagrywam, a pod pyskiem mam tą miskę z tymi kudłami. Gośka, jutro kolej na ciebie, bo ty tak, dziewczyno, szeroko na tych girkach stoisz. Na pewno już tam ci się zawijają te raciczki. Także jutro jest ten dzień, fajnie, żujesz gumę Orbit, dobra, cieszy mnie to. Jutro jeszcze, drodzy państwo, uzbroję się w jakieś tutaj materiały budowlane. Będzie trzeba znowu tartak odwiedzić. Kolega nas tam może przewiezie wózkiem widłowym. Moc atrakcji. Chciałem robić podłogę z tych belek, ale one są za grube. Ta konstrukcja nie musi być aż taka ciężka. Co prawda stoi to na grubych girach i tak dalej, ale na co to ma być takie ciężkie? Kupimy normalne, standardowe deski, zrobimy podłogę z desek, a ściany zobaczymy, czy z desek, czy z jakiejś płyty OSB. Wszystko muszę przemyśleć, przeanalizować pod względem finansowym, jakościowym i tak dalej. Dziękuję wszystkim widzom, zwłaszcza patronom, za to, że nas wspieracie finansowo. Dzięki wam mogę robić tutaj różne rzeczy, ciekawostki tworzyć, budować, kombinować. Chwilę mnie nie ma, a wyście już taboret wyświgły, tak? Ranuś, jesteś złapany na gorącym uczynku. Co teraz tak patrzysz jak szpak w pistolet? Dobra, żegnam tą kozią propagandę. Zostawcie lajeczki, subskrypcje, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, a chcielibyście być na bieżąco z tym wariatkowem. Oglądajcie poprzednie filmy, bo pamiętajcie, że zacząłem vlogować praktycznie codziennie. Dobra, teraz już tak na poważnie. Żegnam się. Do zobaczyska w następnych odcinkach.